Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Żałuję, że nie ma tarczy z logo Soulsów, nie był taki Remastered. Tak akurat z tą tarczą bym tak wyskoczył, no ale niestety. Bum! Boże, co ja robię? Przecież miałem sobie ustawić jeszcze te nowe zaklęcia. Dobra, odpoczywaj. To strojenie. Dobra, na razie myślę... Wabik. Dobra, kontrolę upadku na razie wyrzucę, bo chyba... Przecież... No dobra, niech będzie, ale zamiast Wabika wezmę sobie Remedium. Ponieważ ono prawdopodobnie będzie mogło mnie leczyć... z tych trucizn. Tutaj... Tutaj nic takiego, dobra. No i z takim tym, nawet sobie bym przetestował. No, no było. Remedium, poproszę. No, niech się nabije. Okej, okay, momentalnie usuwa. Jezu, chyba nie jakaś leka bierze. Znowu. Dobra, leciutko bierze mnie trucizna, w sensie, ale od razu usuwa, ale to jest zwykła trucizna. Pytanie, co będzie z jakąś mocniejszą. No i dobra, no. Gdzieś tam będę teraz szedł. Żeby ich nie striggerować wszystkich. O, tam coś widziałem. Dobra, spróbuję. Mam jeszcze? Mam zwykły, no to użyjmy. Szkoda, że... O! Dobra, znowu są te... pijawy, czy co to tam jest. Na te pijawy widzę. Lecimy po kolei, snajpimy zaklęciami. No, co? Zaklęcie leci prosto w niego, on ruszając się uniknął zaklęcia. Jak? Rozumiem, jakby to jakoś leciało dookoła albo coś. Nie, to leciało prosto w niego. Jeszcze raz. No, dawaj. Tutaj nic, tutaj też nic. Jezu, ile tych pijawek tu jest? A tu jak chciałaby mi na plecy wsko... Jakim prawem ta pijawa mnie tak trafiła? Dobra, tu mam jakiegoś trupa. Duży odłamek tytanitu przy nim. Okej, okay, zwykłym strzałem... znaczy strzałem, zwykłym atakiem też ich one-shotuje. A jestem de facto szybszy, więc z chęcią go będę wykorzystywał. Tutaj, tutaj, tutaj. Okej. Okay. Ej, co jest? Serio nie ma tu przejścia? Gdzie mam teraz iść do Doliny Smoków, czy jak? Sługa! Proszę. Dobra. Nie ma tego. No,
Kurde, nie to. Remedium? Gul. Coś tu dalej. Ja broń. Znalazłeś broń. Sprawdź. 107, czyli tyle samo, ile ma miecz półtora ręczny chyba na pierwszym levelu. Zakrzywiony wielki miecz. No, mógłbym tego nawet używać. Jest mniej wytrzymały i jest przede wszystkim cięższy. Wielki zakrzywiony miecz używany niegdyś w czasie tajemniczego, starożytnego rytuału. Tajemna moc wypełniająca jego ostrze kradnie energię życiową trafionych nim wrogów i przekazuje ją temu, kto ją dzierży. Fajnie. Okej, tak po... I tak po kancie będę bił, tak? Spoko. Spróbuj iść tak bokiem, żeby jak najmniej tej trucizny złapać, ale no kurde. Jestem teraz w kropce. Gdzie mam teraz iść? Myślę, że tu będzie jakieś przejście dalej, no ale no ewidentnie nie ma. O! Może tędy? Proszę. A, kurde, da się przejść jednak, dobra. Tam zauważyłem, że leciutko coś się pod nim świeciło. Się okazuje, że był przedmiot. Tutaj. Kolejny przedmiot. Tarcza z desek. I to nic. Dobra. Kurde. Uzdrówmy się i sprawdźmy tę tarczę, chociaż raczej używać jej nie będę. No, strasznie słaba obrona fizyczna. Ale o dziwo od błyskawic jest większa niż od mojej. Improwizowana tarcza sklecona z kilku desek ciosów niemal nie zatrzymuje, ale całkiem skutecznie ośmiesza jej posiadacza. O, ciężko się nie zgodzić w sumie. Dobra, to jednak nie tędy. Ale jak nie tędy, to którędy? Bo się już zgubiłem autentycznie. W sensie no... Nie, no bo stąd przyszedłem, tam dalej nie ma przejścia. Tam dalej jak idę, to jest tylko wejście w górę i szybkie... Jezu, ale to strasznie wygląda. Kurde, ale mało tego leczenia jest z tej broni. Myślałem, że będzie więcej. Chyba... Czekaj, ale to zależy od ataku, czy... Nie sprawdzę. Oj. Podlecz się. Nie! No kurde, ale to jest słabe. Ja nie powiem, jest troszeczkę leczenia, ale to troszeczkę za mało. A ten nóż sprawdzę jeszcze. Dobra, z tego też niewiele bije, no ale w sumie te bronie nie są w ogóle ulepszone, więc... Nie ma co się... dziwić. Do tyłu. Estusik. No, proszę. Półtora ręczyna plus 5 to... one-shotuje prawie, że. Ten to jest... Tak, ten jest martwy. No, tu jest ognicho, zaraz tego obok zabiłem. To jeszcze tam mogę iść, nie? Ale... Czy ja to coś znajdę? Woli go... Jest o...
Może tam gdzieś w... O Boże! Ty, tam jest jakieś wejście! Dobra, to już chyba wiem, gdzie muszę iść. Kapitanie, czy ja zdążę... O, jest przedmiot do wzięcia. Czy ja zdołam przeżyć walkę z tymi klocami? Kolejny duży odłamek, czyli mógłbym jeszcze bardziej ulepszyć sobie ten miecz. Ten miecz. Jezu, jak ja nienawidzę przeciwników, które tak latają ci nad głową i animacja ich ataku nie sięga. I ich nie sięga animacja ataku, to chciałem powiedzieć. Zdjęty. Ciekawe, czy tam coś jest schowane. O, kolejny przedmiot. Rzuci? Obviously. O, świetnie. Jak sobie będzie z dupy wyciągał kolejne takie kamyki. Kurde, minimalnie, no. Mam go! Dobra, strzała. No, nawet nieduże obrażenia. Dobra, weź się już, typie, ode mnie odczep! No i nic po sobie kompletnie nie zostawił. Nie warty czasu. Mamy jeszcze dwóch i przejście, być może dalej. Dawaj, dawaj. Okej, 300. Skąd? Aha, czemu on był nie dostał obrażeń przed chwilą? Dziękuję. A, nieśmiertelność podczas animacji. Au. I pyk. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Przecież kurde, prawie się... Jak się Tak się skupiam, że nic nie widzę. Skupię się na tym, żeby cokolwiek tu znaleźć. Że nie wiem, czy się progresuje tutaj. W tej lokacji. Seriously? Backstabik, pięknie. Szkoda, że sam sobie nie mogę jakiegoś lekkiego otrucia, jak w Sekiro, wytegować. No jak mi wleciał na plecy, skubany, no! O, ten coś po sobie zostawił. I żegnaj. Kill off. To jest gór... Jezu, znowu to ciasto z łajna. Why? Dobra, co się... Z czego pilnowali? Wielkiej pałki. Okej. Okay. No to zostaje mi tylko jedno przejście.
Pytanie, czy jest to przejście, że tak powiem, dla mnie opłacalne. Czytaj, czy gdzieś tędy dojdę. No, w sumie wygląda jak wielkie mrowisko połączone z pajęczyną. Choć bardziej, więcej tu pajęczyny niż niż czegokolwiek, co mogłoby zrobić mrówki. Królestwo Quelaag! Okej. Czego chcesz? Jakieś pomyślanka. A są ziemniaki? No właśnie. Ziemniaki nastrugane gotują się. Tak jak się będą gotować, to wtedy pójdę po maślankę. A teraz zacznę. Weź Lokiego, niech się z Leon bawi. Dobra. Krótka przerwa dla mnie, dla was jeszcze krótsza. Co mamy tutaj? Wow! Co to jakieś larwy? No, serio? A trafisz je chociaż? Szybko lecz się. No lecz się! Widzę, fajnie macham tym mieczem, tak bardzo, że nie potrafię takich przeciwników nawet trafić. No, teraz pyk i larwy. Jeszcze jedna żyje. No! Jaki premier i nie trafiłem? No, wytłumacz mi to ktoś. O nie! O nie! Oh boy! Oh boy! Oh boy! Nie dość, że ściana, to jeszcze znak przyzwania. O, Mildred! Czyli ten upiór, którego pokonaliśmy. Holy boy! Mamy bossa! Let's go then! Czy panna Quelaag? Tak! Quelaag! Wiedźma chaosu! To jest jedna z tych wiedźm od Wiedźmie z Izalitu! Okej, to było wyjątkowo długie ładowanie. Nie! No! Kurde, nie chciałem się zapomnieć, że mam talizman w łapie! Albo zionie ogniem, albo zostaje po sobie taką plamę lawy. Wielka strzała duszy. Spróbujmy się na czary. Jakbym miał teraz piromancję. No! Brawo ja. Okej, magia nie taka zła. Okej, pluję. Tak, żyga lawą. O, nie widziałem w ogóle ataku. Spoczy. Pluje czy zionie? Pluje. A nie, jednak zionie. Jakby, ja mam pytanie, czy ona się zmieniła? W sensie, czy ta dolna część powyżej, poniżej tej kobiecej, tej w miarę kobieco wyglądającej części tego bossa, to jest też Quelaag, czy to jest tylko jakby jej wierzchowiec?
Dobra, jeszcze jedno zaklęcie. Mam tego typu. I już nie mam nic. Ale mam jeszcze dwie wielkie, ciężkie strzały duszy. No i oczywiście zawsze mogę trochę pomachać mieczem. No, dawaj. Niech ona zaatakuje pierwsza. Ty, prawie mi wypad zrobiła. Prawie za 300. Dobra, skończy... A nie, jeszcze mam ciężkie strzały duszy zwykłe. No tak, zapomniałem o nich. Dawaj mi je szybkie. Wielka, ciężka, ciężka strzała. Ale chowaj mi ten talizman. Okej, okay, no to jednak może nie będę musiał machać mieczem. Okej. Okay. I jeszcze jedna strzała i powinno być po niej. Tak jest! Dziękuję! Za pierwszym podejściem! Dusza Quellark! Okej, okay, ona... bliźniacze człowieczeństwo! Ona stąd przyszła, ja stamtąd. Sprawdźmy te dusze. Dusza... Dusza Quellark. Dusza Quellark niegdyś córki... A córki wiedźmy z Izalith! A teraz demona chaosu. Wyjątkowe istoty mają wyjątkowe dusze, a dusza Quellark posiada wszystkie aspekty chaosu. Użyj, aby zdobyć olbrzymią liczbę dusz, albo stworzyć unikalną broń. Proszę, proszę. Czyli lokacja, która służy tylko i wyłącznie po to, żeby... być walką dla bossa. Oj, duża dziura. Ach, kurde. Dobra, to nie jest do zniszczenia. Oj! To jest dzwonnica! O Boże, nie zauważyłem tego dzwonu na górze! O, a to kto? Forteca się otwiera! Pięknie! No, tylko ja teraz muszę tam wrócić, żeby to zbadać. Dzwon Królestwo Quellark. Pięknie. Okej, okay, czyli ona była tylko bossem dotąd, tak? Czy mogę tu iść gdzieś dalej? Wow! No, nie wiem, chyba mogę iść dalej. Ciekawa architektura. Nie no, spróbuję iść głębiej, zobacz... Nie. A nie, Boże, jakiej głębiej? Nie, nie, stąd? Nie, czy ja tu... Nie, przecież ja tutaj... Schodziłem. Tu. Tu się nic nie dzieje. Tu jest checkpoint. Czy ja tutaj coś zrobię? Znajdę? No, było fajnie znaleźć ognisko. Żebyś tu w razie czego teleportację. Yeah! Demoniczne ruiny. O, świetnie. A dookoła ogniska te przyjemniaczki. What the heck? Wy to widzicie? Co to za jakieś macki na horyzoncie? W ogóle tu jest pełno magmy. Okej, okay, tu jest przejście. Czy tu mogę iść gdzieś dalej? Chyba bym mógł. No, prawie na pewno bym mógł, ale może lepiej nie. Jak to było? Jak uderzysz w dwa dzwony, to wróć się do kapliczki, czy jakoś tak? Ognisko mam w razie czego. Na razie nie będę go rozpalał, bo to sprawiłoby, że
no, nie wróciłbym się do tamtego ogniska. Więc tak, no, jak w razie czego mam ognisko rozpalone, to jest najważniejsze. A ja wracam teraz do tego poprzedniego ogniska. I, co zatem idzie, idę także do... Stąd lecę do kapliczki, ale tym może już się zajmę bez waszej obecności. Tak więc, widzimy się za niedługo w kapliczce Zjednoczenia. Czy tam w kapliczce Firelink. Dobra, jestem już w kapliczce. Minęłem się właśnie z celą naszej strażniczki. Co, powiesz coś? Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy, it snores, and its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. I'm sorry? Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Jak to jest dziwne, no tu nie ma strażnika, no super, ale w innych ogniskach też nie ma strażnika, coś nie mogę rozpalać, więc... Na czym to polega? Dobra, no. Jest ziomek, jeszcze dziwo stąd nie zniknął. Oh, hello. Well, you certainly are keeping at it. Myself, I'm fine. Two things are... Dobra, to nic nowego nie powie. What's that? Chrapanie było słychać stamtąd, więc tam pójdę później. Znaczy później, za chwilę. Na razie pójdę do tego typa. Tylko oczywiście nie w tym, nie, to, nie tym przejściem. Tylko tędy. Oh, I'm sorry. Some... Ten nic nie powie. Ty coś powiesz, mordo? Mordo? Oh, hello there. I'm pleased to see you, as always. Czekaj, żebym mógł jakieś... Z tego co kojarzę, to w Trójce mogę znajdować jakieś takie księgi. Z cudami, albo z, właśnie z piromancjami. Daję je nauczycielom i oni mogą mnie uczyć tych cudów, slash czarów, slash piromancji. Czy tutaj też tak to działa, czy... To się już też powtarza. Czy tutaj to już jest tylko i wyłącznie akcja typu... No, to masz i licz na to, że znajdziesz kolejnego nauczyciela. Dobra. Goodbye then. Come. Okej. Co jest?! What the hell?! Rozmawiaj. Czy ty jesteś? Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Czy pragnę władzy? Niekoniecznie, ale gadać se możesz. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Fajne masz wąsy. Bo to chyba wąsy. Naczynie władcy, mówisz. W Anor Londo. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Okay, mogę mu przekazać. Ogólnie... A, okej, okay, czyli daję mu przedmiot, on to zamienia na duszę. Spoko. Czy mam coś, co jest mi... No,
No w sumie to mam. Wszystkie. Daj mu wszystko, czemu tylko? Okej, okay, jak dam mu coś innego, to będzie inna reakcja, czy on zawsze będzie taki... To dawanie mu dusz za duszę jest totalnie nieopłacalne, widzę. No, chyba że tych lepszych dusz. Człowieczeństwo, bliźniacze, śmieci. Amaj, amierz. Nie no, widzę to taka sama reakcja ciągle. Okej. Okay. Grudki i tak dalej, tego nie daję. A właśnie, Boże, zdobyłem ostatnio smoczą łuskę, a jej opisu nie sprawdziłem. Smocza łuska do wzmacniania smoczej broni. Wyciągnięta ze starożytnego smoka, smok i łuski są jednością, a apostołowie transcendencji dotarli na sam kraniec ziemi w poszukiwaniu bezcennego skarbu, jakim jest wieczne życie starożytnych smoków. No dobra. Sztylet... O, no tak, mogę wreszcie duble gościowi się pozbyć dubli, super! To jest chyba tylko to, co ja mam przy sobie, tak mi się wydaje. Że... A nie, to jest wszystko! Dobra, to dajcie mi chwilę. Tutaj jeszcze też, jak już jestem, to sprawdźmy ten kill-off i te dwie pały, bo dużej pały chyba też nie sprawdzałem, a tej wielkiej tym bardziej, bo ją zdobyłem parę minut temu. No, paręnaście, to jest dokładny. Kill-off. Proste narzędzie górnicze, które jednak z powodzeniem sprawdza się w boju. No jak cokolwiek, co jest duże, ciężkie i bynajmniej lekko zaostrzone albo bardzo twarde. Uderzenie kill-offa potrafi skruszyć skałę, więc ludzki czerep też nie powinien stawiać mu oporu, prawda? Wielka drewniana pała. Te przesiągnięte trującymi oparami lagi to broń nieumarłych olbrzymów z Blighttown. Ciekawe, czy mnie też by zatruwało. Wielka pała, olbrzymi konar, który pełni rolę pałki. Da się nim dosłownie wbić wrogów w ziemię. Służy do atakowania z doskoku, jak każda inna pałka. Dobra, to ja lecę dalej. Dobra. Troszeczkę dłuż zyskałem. Może uda mi się nawet płomień ulepszyć jeszcze bardziej, chociaż tego nie jestem pewny. A masz coś jeszcze do powiedzenia, czy dalej będziesz o tym naczyniu władcy gadał? Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Those who seek many. Dobra, już się powtarza. Farewell, chosen undead. I remain here and await thee. Wiecie co, kusi mnie, żeby zeskoczyć tam, gdzie on się znajduje. Jezu, ale długi, on, jak długi jest ten gościu? Czy gościu, ten pierwotny wążak sam stwierdził, czym jest? Zeskoczyłbym, ale może lepiej nie. Jeszcze się zabiję i tyle z tego będzie. Teraz coś powiesz? Oh, hello. As always. Nie, dobra, już myślałem, że przypuszcza nowy dialog, ale nie. To już było. I... no, nie stać mnie. Ale mogę użyć dusz. Czy dusza dumnego rycerza wystarczy? No. Jedna na pewno, nie? Duża dusza dumnego rycerza. 3000, no już bliżej. No to już teraz wykorzystam tę najsłabszą, którą mam, czyli duszę zaginionego nieumarłego. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. To potrzeba 22000. To użyjmy dwóch dusz zaginionego nieumarłego, tych dużych. No i proszę. Tak. Modyfikacja. Płomień piromancji plus 14. Come back. Kurde, ja popawiłbym się trochę tą piromancją, ale problem jest taki, że nie mam bladego pojęcia, czy dobra, jak dobra jest ta piromancja. W sensie,
Inaczej, nie mam żadnych dobrych piromancji poza podstawowymi, a to troszeczkę mało. Zwłaszcza, że niewiele jest przeciwników, którzy faktycznie walczą na blisko, a raczej piromancja nie jest jak te zaklęcia dusz, czyli że jak na przykład ta strzała, że to leci przez jakiś czas, tylko to po prostu jest, wiecie, na przykład ta kula ognia to jest po prostu rzut. A to ma swój zasięg. No tak samo jak te strzały, no, ale te strzały lecą trochę dalej. Maybe. Dobra, ten ciągle gada od rzeczy. Powoli, że tak powiem. Dobra, no to są. No mnie czeka teraz powrót do Kowala. André? Ach, André. To ten słodki dźwięk kucia. I to pięknie rozpalone ognisko, przy którym z chęcią teraz odpocznę. No dalej siedzi, czy... Nie, już go nie ma. Okej. Okay. Czyli nasz rycerz, oglądam... na S. Si coś tam wart z Kateriny, tyle pamiętam, tylko nie pamiętam co było po środku. Dobra, André, mam dla ciebie żar. Chcesz? Why, that's a fine ember you have there. I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to me? Aha, on mówi, may you lend it to me. Czemu pożyczyć? I on niepotrzebny, ja ci go mogę tylko chęcią dać. Magnificent! You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Okej, czy ma lepsze? Nie, ma tylko odłamki tytanitu. Tutaj mu się, widzę, nie zmieniło nic. Też. No, ale mogę sobie wykupić odłamki, a nawet inaczej. Nawet inaczej. Wszystkie dusze, jakie akurat mam, poza tymi oczywiście za bossów, bo te wolę sobie wykorzystać do czegoś innego, ale wszystkie te dusze, które mam, wykorzystam. No, czyli niewiele tego jest. Mam jeszcze duszę strażnika ognia, ale to wykorzystam do ulepszenia oczywiście butelki Estusa. No, 10 tysięcy łącznie sobie dodałem. Chyba, że mam tutaj coś jeszcze, no, ale raczej nie. No nie, dalej to już tylko człowieczeństwo. Wykuć nie, ale z wielką chęcią wszystkie te dusze przerobię sobie na kawałek. No kurde, jak malutko brakuje, żeby mieć prawie że na zero. Dobra, tam był Darkroot, ale tam już byliśmy. Tak więc, cyk. Na fortece będę zwiedzał w następnym odcinku. Oby mi szło lepiej. Bo kurde, byłem tak blisko w poprzednim odcinku znalezienia tego bossa i już bym mógł może w tym odcinku tą fortecą się zająć. No ale... Dobra, never mind. W kolejnym odcinku eksplorujemy fortecę Senna. Kto wie, cóż tam takiego znajdziemy. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.